Siemano, z tej strony Darcio, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Na samym wstępie zachęcam cię do dania subskrypcji, abyś nie przegapił kolejnych materiałów na moim kanale. Oprócz tego zapraszam na mojego nowego Discorda. Bez dalszego przedłużania, zapraszam do oglądania. Widzowie, witam was nareszcie w tej długo wyczekiwanej recenzji 8 partu JoJo, o którego prosiliście już chyba pół roku, a ja dopiero się za niego zabrałem. Co ciekawe, zdążyłem przeczytać ten part już dwa razy, także mam świeżutkie wrażenia. Ale nareszcie się doczekaliście, także myślę, że możemy już zaczynać. Zacznijmy może od postaci, które w tej części są dziwne, jak na JoJo przystało, ale każda ma jakąś swoją motywację. Antagoniści nie są źli, tylko i wyłącznie dlatego, że robią złe rzeczy i pragną śmierci przeciwników swojej ideologii. Tylko jeśli spojrzymy na ich stronę, no to zaczynamy rozumieć, dlaczego tak postępują. Nie jest to przypadek Dio, który był zły, bo tak. Tylko tutaj faktycznie jest jakieś głębsze podłoże. Z moich ulubieńców w tym parcie najbardziej do gustu przypadł mi Kira, Norisuke 4 oraz Jobin Higashikata. Zostając w temacie Jobina, moim zdaniem jest on absolutnie najlepszym antagonistą tego partu. Urzekło mnie to, że jest w stanie w ułamku sekundy zmienić swoje nastawienie z czułego, przyjaznego bohatera na nikczemnego i aroganckiego skurwiela. Ale w tym wszystkim najlepsze jest to, że pomimo swoich niemoralnych działań, nadal nie chce skrzywdzić swojej rodziny. Moim zdaniem jest on o wiele lepiej poprowadzony od Toru. Już zostając w temacie Toru, jest on szczerze najnudniejszym antagonistą, jakiego mieliśmy w całej serii od czasów pierwszego partu. Pojawia się on praktycznie z dupy, dostajemy info, że jest antagonistą i w sumie tyle. Co innego, jeśli chodzi o jego stan, który jest dosyć epicki. O samym Wonder of You będę miał jeszcze okazję porozmawiać w nadchodzących materiałach, także wyczekujcie. Co do standów, to są one naprawdę kreatywne, nawet jak na Arakiego. Widać, że to obniżenie poziomu mocy w tym parcie dało mu szersze pole manewru, dzięki czemu mogliśmy dostać na przykład Speed Kinga, Fan Fan Fan, czy też Softo Anduetto. Oczywiście pojawiły się również standy z poprzednich partów, tak jak na przykład Killa Queen. W Jujulionie jako zamiennik strzał dostaliśmy Lokakake, która muszę przyznać, że naprawdę dobrze się odnajduje w samej historii. W przeciwieństwie do strzał standów nie pojawiła się ona znikąd, co daje jej dodatkowy plusik. Na sam koniec pogadajmy sobie trochę o postaci Josuke Higashikaty 8. To, co utkwiło mi w pamięci najbardziej i naprawdę wzbudziło mi podziw, to jego filozofia, która jest połączeniem postaci Josefumiego z Kirą. Josuke nazywany był człowiekiem lądu lub człowiekiem morza, ale pomimo noszenia wyraźnie żeglarskich ubrań, nigdy nie wszedł na łódź. Symbolizuje to postać Josefumiego, który był zupełnym przeciwieństwem postaci Yoshikage Kiry. Sama zdolność jego standa nawiązuje do morza, bo morze jest człowiekiem lądu, ale posiada zdolność bąbelków. Bąbelków, które można dostrzec na przykład plaży. A co ciekawe, plaża jest idealną linią dzielącą morze z lądem. Na dzisiaj to by było tyle, widzimy się w kolejnych materiałach, do następnego. Bye.